Sobota. Znajdujemy się w Radzymianie, w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu. Jest z nami pani Lucyna Bańkowska, a za nami z tyłu zawodnicy drugiego turnieju Grand Prix Mazowsza w Warcabach 64-polowych. Dzień dobry, pani Lucyno. Dzień dobry. Pani Lucyno, ilu zawodników i jakie kategorie wiekowe? Tym razem na drugim turnieju z cyklu Grand Prix tegorocznego mamy 51 zawodników. No, frekwencja jest troszeczkę niższa, ale jest to spowodowane oczywiście tym, że no, mamy ferie na Mazowszu. Mniej więcej po 10 zawodników w każdej kategorii. Kategoria oczywiście do lat 8, 10, 13 i kategoria Open. Widzę, że reprezentacja z UKS Struga jak zwykle bardzo silna i mam nadzieję, że z jeszcze większymi szansami. Oczywiście, jak zawsze, reprezentacja UKS-u bardzo silna. Widać to po czerwonych koszulkach, chociaż nie wszyscy nasi zawodnicy dzisiaj takie koszulki założyli, także jest nas na pewno więcej niż tych czerwonych barw. No, szansę oceniamy jak zwykle bardzo wysoko. Wspiera warcabistów i mocno angażuje się w rozgrywki. Tak, jak najbardziej. Jest to już piąty cykl Grand Prix Mazowsza i od samego początku zawsze jeden turniej odbywał się na terenie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu i zawsze ten turniej, który jest tutaj w Radzyminie, toczył się o Puchar Burmistrza Radzymina. Oczywiście jest to też spowodowane tym, że na terenie gminy Radzymin mieszka wielu warcabistów. Między innymi ze Słupna, z Nadmy, są też członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego Struga, także jest to oczywiście z tym też na pewno związane. Cyklu. Kolejny turniej odbędzie się dokładnie za miesiąc, 18 marca. Oczywiście termin, godzina taka sama, czyli zawsze zaczynamy o 11 i kolejny turniej odbędzie się w Warszawie na terenie liceum imienia Poniatowskiego. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również.